Żeby zasięgi były, to muszę mieć 100 osób na live'ie jednocześnie, także zapraszam na live'a jak najwięcej osób. Pójdę na peron, tutaj na koniec peronu, bo zaraz wjedzie do Elbląga Polregio. Później będzie Pendolino według rozkładu na miniaturce do Gdyni i później do Bielsko-Białej jeszcze przyjedzie Intercity. I do. No, później 16 Kraków, główny Pendolino, także Primax, cześć. Idziemy zobaczyć Polregio na koniec peronu. Coś ucina chyba. No dobra, idzie, bo Pendolino będzie dobrze widać z drugiego peronu. Cześć. A Polregio, jak będzie wieszczał, to będzie go dobrze widać właśnie na końcu peronu pierwszego. Padało trochę. Tnie. No, na to nie poradzę. To jest tylko internet, który niestety tak działa, że raz jest ok, raz jest nie. Nie okej. Okay. Byłam, miałam w ogóle tytuł filmu zrobić. Jestem na szóstym peronie nieuczęszczanym. Ludzie sobie też tam siedzą, ale tam i tak nic nie przyjedzie. Tam przy samej ulicy, można powiedzieć, przy tym takim pomarańczowym, tym brązowym, czy tam nie wiem, jaki to kolor jest, ten domek taki. Proszę. U mnie internet dobrze działa, więc spróbujcie wejść i wyjść jeszcze raz. Może to pomóc właśnie. Padało trochę, ale to tak kropiło. Ja wracałam tam z rynku, szłam ze Starego Miasta na piechotkę. 10 minut szłam, albo nawet nie. A, Wrocław, słoneczko, no właśnie. A tutaj niestety brzydko jest. Polregio przyjeżdża do Elbląga za 2 minuty, 3 minutki, o dosłownie 3 minutki, więc czekamy. Pendolino wjedzie za chwileczkę do Gdyni na peron drugi. Mareczku, szósty peron jest nieuczęszczany. Tak, jest szósty peron, ale on nie działa. O, jedzie już. Jest 6 peronów w Gdańsku. Natomiast szósty peron jest nieużywany. Fan kolei witam, Marianek, cześć. Kto tam? Nowy Piotr, Bartosz, Miczarek, cześć. No, zobaczymy. Może dzisiaj będzie więcej trochę osób, zobaczymy. Dużo czasu nie mam, bo z pół godzinki tylko live około będzie trwał. O której Klimczok ma być? 16:30? Chyba jakoś tak, czy nie? Stefan Muchowski, cześć Sywio, u mnie nic nie padało. Gdańsk tylko kropiło tam przez 10 minut. Primax, no tak wyglądam, tak. Nic nie robię w sumie. A 17:30 to na pewno nie pokażę Klimczoka. Bo mnie już tutaj nie będzie, po prostu nie będzie mnie na dworcu. Jak powiedzieć ludziom, aby pobili Arkadiusza? Haha, kop Arka, kop Ark. Dobre, dobre. Maciej Książek, cześć. Maciej Książek to mnie tak postarzał wczoraj o tyle lat, że aż szok. No, czekamy, czekamy. Jaki jest ulubiony pierwiastek Japończyków? Mangan. O, proszę bardzo. O, taki troszkę inny pociąg niż zwykle. Region.
morskie. Elbląg, do Elbląga. Proszę bardzo, impuls. Do Krakowa? O, właśnie tak dzisiaj, właśnie, właśnie. O, AK, cześć. Właśnie. Ten do Elbląga jedzie. Kiedy do Krakowa, właśnie jak dzisiaj tak stanęłam przy tym dworcu i mówię, nie przy dworcu, nawet przy dworcu też w sumie, i tak pomyślałam, ja bym chyba chciała do Krakowa. Ja bym chyba do Krakowa pojechać. Myślę, że będę w Krakowie w przyszłym tygodniu, ale wszystko wam powiem w poniedziałek. Za postarzenie ciebie, nie, przecież. No, słuchajcie, ile ludzi, tyle gustów i tyle rozumów. Także dla jednego będę wyglądała na 20 lat, dla drugiego na inny wiek. Także no nie można tak, bo tak samo wy tam na przykład jak kogoś oceniacie, no to aha, wydaje mi się, że nie wiem, ta osoba wygląda na tyle lat, a ma inaczej, tak? I to no każdy ma inne jakby podejście, tak? Inny. Jan Kowalski, witam z Dolnego Śląska, miło, super, uwielbiam Dolny Śląsk, więc kto jest z Dolnego Śląska, to o, w ogóle jest super. Czekamy na Pendolino, zaraz wjedzie tutaj na peron drugi, zobaczcie, będzie widać. Będzie Pendolino do Gdyni, po prostu już kończy kurs, kończy już trasę. No tak, no mam 19, tak, a nie 45, jak mi Maciej powiedział. Oj, powiększyło mi się aż. A ja z Małopolskiego, no Kraków też lubię. W ogóle fajne są miasta, słuchajcie, w ogóle fajne, no wszędzie jest fajnie, naprawdę. Z Dolnego Śląska to super, bo widziałam dzisiaj, nie wiem czy ty jesteś z tego kanału, ale nieważne z jakiego, bo w sumie to nieważne z jakiego, dzisiaj oglądałam, nie wiem dlaczego mi się to wyświetliło, bo ja tego kanału kompletnie nie znam i nigdy nie oglądałam, ale wyświetliło mi się Kłodzko i jak zobaczyłam Kłodzko, to no po prostu, no tak lubię te okolice. I tak napisałam komentarz po prostu i wydaje mi się, że ty jesteś chyba widzem tamtego kanału, tak? Czy mi się wydaje, czy to po prostu podobna osoba, jakoś tak, nie wiem. Byłam w Krakowie, słuchajcie, obejrzyjcie sobie filmy. W Krakowie oczywiście byłam dużo razy. No, byłam z 50 razy. Czy mnie słychać? Słychać mnie dobrze? Znowu nie ma głosu. A nie było przez chwilę? Czy cały czas mnie słychać? Bo tutaj brak fonii tutaj. A, dobrze od początku. Aha. Było dobrze, słuchaj, dobrze. Fajnie by było doczekać Cię w pociągu. Aha, tym takim szybkim. Tak, może będzie mi dane to jeszcze. Myślałam o tym pociągu, co ma 2 km długości w Szwajcarii. Wybieram się na niego. 2 km długości taki pociąg. Będę po Szwajcarii podróżować teraz. Może nie tak już teraz, ale planuję. EIP. Tak, jedzie już z Krakowa do Gdyni. Peron drugi, proszę bardzo. Aha, pisałam komentarz pod moim. No właśnie, coś mi się tak wydawało, że z Kłodzka, bo jak mi się pokazało Kłodzko, to aż się tak uradowałam. Mówię, nie, no moje Kłodzko. A jeszcze kolega mówi, że tam nie ma, że nie wie, co tam jest, że tego miasta nie zna. To mi się tak jakoś, nie wiem, ja każdy kąt tam zna. I tak mówię, kurczę, że takie małe miasteczko nie znają. No. Dotleniam się nad Bałtykiem trochę, tak, racja. Ale nie byłam nad morzem, tylko byłam cały czas na rynku w okolicach Mołtawy,
No i tak w sumie w okolicach dworca. No tutaj w sumie niedaleko miałam hotel, tak po linii prostej z kilometr. Także tutaj w okolicy cały czas jestem, w okolicy. Nawet mi się nad morze nie chciało jechać. Słuchajcie, ja nad morze to tak na plażę chodzi mi o to najbardziej. No bo tutaj nawet ta Mołtawa i tak dalej blisko tutaj jest, że tak się czuło nawet to morze. Nawet z okna hotelu miałam Mołtawę. Ale w sumie już byłam tyle razy nad polskim morzem, że mi się już na plażę nie chciało iść. Poza tym ja się kąpać nie będę, nie chcę mi się na plażę iść. Osobowy ten dwukilometrowy, tak, osobowy. O, Orient Express też fajny. Tak, a Jan Kowalski, ty jesteś z Kłodzka, tak? Bo ja już nie pamiętam, tam jeszcze odpisywałam na jakiś inny chyba komentarz, już nie pamiętam, że ktoś tam mówił, że chyba w Kłodzku mieszka, ale to może to był jeszcze ktoś inny. Do Szczecina postaram się w przyszłym tygodniu, także poniedziałek wam powiem, gdzie będę, tylko musicie być na live'ie o 23:00. Zobaczcie, co jedzie SKM w Trójmiasto. EN57, proszę bardzo, w nowej odsłonie. O, ten drugi to jest jeszcze w ogóle stary. O, ten drugi wagon to jest skład fajniejszy. Tak, to jest w ogóle N57 stary. We Wrocławiu są te same pociągi. Nagrywałam ostatnio przez Malbork, tak, tak. Przez Malbork. Tak, tak, no w ogóle jestem z Kotliny Kłodzkiej, mieszkam w mojej miejscowości między Polanicą a Dusznikami Zdrój. W Szczytnej pewnie. N57 AKM, tak. Jan Kowalski to co? Ja w ogóle wszystkie te miejscowości dobrze znam. No to bardzo bardzo ten świat jest mały. Ja bardzo dużo nagrywałam pociągów w tamtej okolicy, bardzo mam chyba, żebym nie zmyślała, ale z 300, z 500, nie wiem. Nie wiem ile. 300 to na pewno mam. Ale nie wiem właśnie, czy wszyscy są pasjonatami, fanami kolejnictwa, co są na moim kanale, bo wiem, że około 3000 osób zdobyłam na moich podróżach dookoła świata, więc nie wiem, jak to się teraz zapowiada w tym roku, jak większość pociągów wrzucam. I doszło mi bardzo dużo, tam 5000 subskrypcji od zeszłego roku, więc dużo jest właśnie takich osób kolejowych. Jak mnie zaproszą na przejażdżkę drezyną, to co zrobisz, to pojadę. Nie, niestety nie wybieram się jutro na cmentarz, bo ja nie jeżdżę akurat na cmentarze, kiedy na przykład rzadko, kiedy jest to święto, tylko zawsze albo przed, albo po, przeważnie przed. No zależy, jak mogę, to jeżdżę dodatkowo też pierwszego, ale jutro wam powiem, co, dlaczego nie pojadę na cmentarz, bo będzie coś innego. W Wiśle nie byłam. Poglądać autobusy Daniel lubi. No zobaczymy to Pendolino. Intercity, tak, ja mogłam pojechać za 49 zł tutaj do Gdańska czy do Gdyni z Warszawy, ale tak mówię, w sumie Pendolino już tyle razy jechałam, tyle razy nagrywałam, mam filmy, możecie sobie tam, jak na moim kanale wyszukiwanie, to wpiszcie sobie, jadę całą trasę Pendolino do Gdańska, jakoś tak, czy do Gdyni, tak, do Sopotu wtedy, w Sopocie wysiadłam.
No to ja mam dużo takich filmów z Pendolino. To tak mówię, jakby wolę pojechać sobie pociągiem takim, którym dawno nie jechałam, czyli no wiadomo, na wagonach lubię jeździć, ale chciałam sobie pojechać takim pociągiem, na przykład będę jechała pociągiem, którym jeszcze nie jechałam. Nie chodzi o wagony, tylko konkretnie o taki skład, tam nie wiem, różne są pociągi, no na przykład Parsentą będę jechała, którą jeszcze nigdy nie jechałam. Także w Gdańsku jest normalny widok tych pociągów. We Wrocławiu jest rzadszy widok, tutaj bardzo dużo przyjeżdża Pendolino. Tylko właśnie tutaj koleżanka mi mówiła, że Pendolino to kiedyś właśnie te Pendolino to było we Włoszech, a teraz są nowocześniejsze, czyli my mamy no takie stare Pendolino w sumie z tego wynika. Można wyhaczyć tanie bilety oczywiście. Do Kołobrzegu Pendolino też jest. Chyba jedno tylko dziennie. Cześć Kamil. Piotr Markowicz, cześć. Czyli tak, jeszcze będzie tutaj do Bielska Białej w pół do 15:30, czyli za 8 minut. To będzie Intercity. I później, no cały czas są tutaj pociągi, ale mówię, że teraz za 8 minut będzie Bielsko Biała. Powiem Ci, że ja nie lubię piętrowymi jeździć, bo ja jechałam teraz, jak ja jechałam wtedy w Warszawie tym takim piętrusem, to na górze jest dla mnie za duszno, jakoś za ciasno, a na dole jest jakoś za nisko i ja wolę chyba normalnie, tak mi się wydaje. A ja tam zmobilizowałbym ludzi o subskrypcję dla Ciebie na wiosnę, relacja z pociągu w Japonii. Wątpię, że do Japonii będzie można wjechać tak normalnie, bez tam obostrzeń i tak dalej, bo teraz niby się Japonia otworzyła, bo wcześniej była tylko tak dla biur podróży. Teraz nie wiem, coś mi się wydaje, że się otworzyło albo się będzie otwierała. Cześć Patrycję. Więc nie, subskrypcje, tak, wszystko ładnie, pięknie, ale nie, na razie mnie nie będzie stać na Japonię, żeby tam jeździć pociągami. Jak będę w Japonii, to wtedy, jeżeli polecę do Japonii, to wtedy mnie będzie stać na pociągi. Po prostu tak, nie? Ale dopóki tam nie będę, to na razie mi nie stać po to, żeby tam pojechać, żeby sobie pociągami pojeździć, bo jakoś mnie nie ciągnie do Japonii. Ale na pewno fajnie by było. Tylko myślę, że z tego co się orientuję, to dużo zainteresowanych by nie było raczej. Dlatego, że ludzie jednak wolą pociągi w Polsce, dużo ludzi po prostu nie wyjeżdża. Jeżeli pasjonuje się pociągami w Polsce, to tylko po Polsce jeżdżą, no bo jednak wyjazdy są drogie i nie każdy może sobie na to pozwolić, więc po Polsce i dlatego. A ja lubię Polskę. O, widzisz, Daniel, ja też. Widziałam te piętrowe, co niby mają być. Wiesz, jak mój kanał będzie naprawdę duży, tak jak te duże kanały i będzie miał, nie wiem, 100 tysięcy subskrypcji, chociaż subskrypcje to nie jest, znaczy to chodzi o zasięgi. Jeżeli subskrybujecie mnie, to oprócz zasięgów nie mam nic z tego, ale zasięgi, więc więcej oczywiście osób wtedy może obejrzeć filmy. No to wtedy tak, to wtedy subskrypcje mają znaczenie, ale ogólnie subskrypcje jakby oprócz zasięgów nie pomagają w niczym, ale same zasięgi to jest bardzo dużo, tak, dla kanału. Więc to jest takie no nagradzanie po prostu, nagradzanie no osoby, które coś tam, nie wiem, na kanale robią i czerwone na górze, cześć. 100 tysięcy? Może będzie, nie wiadomo kiedy, może będzie tak, nastanie taki czas, że będzie. To zobaczymy. Byłam w Gdańsku
Na Starym Mieście byłam. No, chodziłam tam koło tego napisu, wzdłuż rzeki. Gdzie tam jeszcze byłam? W ogóle teraz, tak? Kręciłam się w tak blisko hotelu, bo jestem tutaj w celach raczej wypoczynkowych. Nie chciało mi się jakby tam za bardzo wysilać, żeby nie wiadomo gdzie tam chodzić, bo ja Gdańsk znam, Gdańsk byłam tu tyle razy, że nie mam jakiejś potrzeby, nie wiem. Myślałam, że jeszcze pojadę dzisiaj do Gdańsk-Brzeźno, ale odpuściłam sobie, bo za długo siedziałam na kawie i tak mówię, nie, do Gdańsk-Brzeźno to nie. A bursztynki podobają mi się, ale ja nie lubię bursztynów, powiem wam. Nie lubię. Nie przepadam. Fabian, cześć. Tak, ja, to nie jest tak, że wiecie, jak ja bym była w jakimś kraju, gdzie jestem pierwszy raz, to ja bym na full zwiedzała, ale ja w Gdańsku to jeszcze będę dużo, dużo razy, bo jak tylko otworzą dworzec, to ja tutaj przyjadę zobaczyć, jak jest w środku. Bo rzeczywiście powiem wam, że teraz po Wrocławiu to Gdańsk jest taki drugi dworzec, który jest ładny. Także tak. Także Gdańsk jest chyba drugi dworzec w Polsce piękny, tak, po Wrocławiu. I powiem wam, że nawet jak się teraz tak przyjrzałam, że on jest naprawdę piękny i Wrocław mogą być nawet na jakby na pierwszym miejscu obydwa, naprawdę jest ładny. Tylko że w takim, myślę, że gorszym miejscu niż Wrocław jest umieszczone. Nie podoba mi okolica, a to duże ma znaczenie. Nie otworzyli dworca jeszcze może pod koniec roku albo w przyszłym, nie wiem dokładnie. O, Mirosław jechał. Bursztyn. Tak, lubię widzów, oczywiście. Andrzej Hołderny. Tak, prowadzę transmisję oczywiście. Ale tak mi się pić chce. Nie piłam dużo dzisiaj i tak mi się pić chce, więc nie za długo porozmawiam. Do Elbląga i cię nie widziałem na peronie, bo jestem 20 minut na peronie. Około 20 minut. Ale najfajniej to jest właśnie jak te mewy tak krzyczą. To jest taki, czuć, że to jest morze właśnie, że jestem nad morzem. No fajnie jest ogólnie. Słoneczko wychodzi, zobaczcie. Maria Książek, witam. Do której będę na peronie jeszcze troszkę. Do odjazdu. Pogoda dzisiaj, no zimno trochę jest. Jakie drewno ma pomysły porąbane. Nie mogę z tobą. O, jedzie pociąg. O, mamy tutaj flirta. Do Bielska Białej. O, myślałam, że na wagonach przyjedzie. Nie znam właśnie tej relacji za bardzo. To jest hutnik. Hutnikiem chyba będę właśnie jechała. O, tak. Mi się wydaje, że będę jechała w przyszłym tygodniu hutnikiem. Taki kawał jedzie przez Poznań. Pobyt w Gdańsku? Myślę, że fajnie. Szanowni Państwo, informujemy, że Hutnik, tak. Rubelek, super, tak. Co tam jeszcze? Blisko Sistema mieszkasz? A, w Warszawie się mijamy, w Gdańsku się mijamy. Widzisz, jaki jest mały świat? Zobacz. O, SKM. Mogłabym przejść tam. Tam dopiero te kibelki jeżdżą wszystkie. Kiedy do Gdańska? Jak otworzą dworzec, to na pewno przyjadę. Ewgenii, cześć, Ewgeniusz.
Eugeniusz, czy coś takiego, nie wiem jak to dokładnie. Bardzo długi peron, bardzo mało pociągów. No nie no, w Gdańsku to jest dużo pociągów. Hetmanem? No nie właśnie. Przeciąga się remont rok na razie. Także zaraz zobaczę, 15:31. Aha, jeszcze chwilkę mogę być, bo odjeżdżam zaraz. Nie, no właśnie w Elblągu nie byłam. Nie, Mirosław, mnie zapraszasz, ja będę w Elblągu, to ja wpadnę, no naprawdę na tą kawę. Tak, pojechałabym parowozem w podróż. W sumie byłam zaproszona kiedyś do takiego pociągu. Pociąg. Ale nieważne jaki, tylko wiecie, no z tych starych wagonów i tak dalej, no i na tym zaproszeniu się skończyło, więc już później ta firma mi nie zaproponowała więcej, więc nie pojechałam, ale byłam początkowo zaproszona i fajnie by było, ale to i tak nie jest w Warszawie, więc ciężko jakoś tak się... No, żeby to tak do spotkania doszło, to jest ciężko, no bo mi nie pasuje, jak są po prostu te wyjazdy i to tak. Gdańsk, Wrzeszcz, Monika, pociąg retro, tak. Wieczorny live obok Żurawia. Nie, ja w Warszawie będę wieczorem. Czekam na Pendolino. Cześć, Wilke. Robert Łubiński. Znaczy ja nie jadę Pendolino, tylko tak... O, zobaczcie. Patrz, nie przełączyła mi się kamera. Stare, stare są te pociągi. Raz tylko jechałam jakimś nowszym właśnie kolei, chciałam powiedzieć mazowieckich, SKM Trójmiasto, Arwial, cześć, Małgorzata, cześć. I teraz właśnie widzę, że wczoraj byłam, dzisiaj, że niestety, ale znaczy fajnie, nie, że jeżdżą takie stare wagony. Ale tak się zastanawiam, czy Trójmiasto ma nowsze wagony, czy tylko takie stare. Od Góry Gradowej jestem. No, nie byłam jeszcze. Może kiedyś. A może jechała pani Telka Roztocze? Rozewie jechałam. Dawaj do Krakowa. Witam serdecznie, pozdrowienia dla wszystkich z Grodziska Mazowieckiego. Też fajnie, miło. Pojechał. Wiem, nie żartuję, że ja Pendolino jadę, tylko tak sobie powiedziałam, wiadomo, że nie jadę Pendolino. Chociaż jak ja bilet kupowałam miesiąc temu, to Pendolino było za 49 zł i miałam nawet bilet na Pendolino, ale zobaczyłam, że są tańsze bilety w pociągu, który mnie interesuje bardziej, czyli tym, co będę jechała, i wymieniłam po prostu bilet, bo miałam na Pendolino, miałam jechać Pendolino, ale tak myślę, że interesuje mnie bardziej inny skład pociągu i wymieniłam. Schabowy z ziemniakami dla żony, pierogi 80 za obiad. Takie ceny, tak. Takie ceny są. Zatem jest więcej atrakcji, więcej turystów i pewnie drożej. Gdzie? W Gdańsku? Chyba teraz podobne ceny są. Krystyna, cześć. Kiedy będziesz w Białogardzie? Nie, nie, nie wiem kiedy jeszcze. Stary... Mińsk. O, 52 osoby. Jak będzie 100 osób, to będzie dopiero ten film miał zasięg. Ale nie wiem, czy przyjdzie jeszcze 50 osób. Chyba nie.
Sławomir, cześć. Znaczy, latem jest dużo turystów, oczywiście. Przepraszam, że mnie nie ma na live, ale operację miałam. O, Karolina, o, miałam. Karolina, no to nieciekawie, prawda? Wiesz, robisz live niezaplanowane, więc im mniej osób ciebie ogląda, wiesz? Tak, ale to też nie jest tak do końca, bo ja wczoraj mówiłam, że. A poza tym, słuchajcie, i tak przychodzi kto chce, także dobra, 9 tysięcy osób na kanale, 30 tysięcy osób mnie dodatkowo albo ze 40 ogląda, którzy nie subskrybują. No to zawsze się tam ktoś trafi, tak? Kto będzie mógł, bo nawet osoby, które subskrybują i które nawet powiem, że słuchajcie, jak nieraz na innym kanale koleżanka mówi, słuchaj, o 20 mam live'a, jest za 5:20 i nagle, kurczę, w ciągu 5 minut mi coś wyskakuje, no nie przyjdę do tej koleżanki, ja jej nawet obiecałam. I to nie jest tak. Także jak się powiadomienie ktoś dostanie, będzie chciał, to przyjdzie, nie, to nie. Byłam wczoraj w Białymstoku na meczu. O, Ala Kowalczyk, hej Sylwia, w środę jadę do Zakopanego Pendolino. Ala Kowalczyk, miło. A powiem ci, że ja w Zakopanem jeszcze nie byłam i też planuję. Ludzie zdziwieni, jak na przystanek zamiast tramwaj wjechał pociąg. Coś ty, ja bym chciała to zobaczyć. Ja marzę o tym, żeby na Centralnej wjechał tramwaj ten zabytkowy. Jak ja bym chciała na urodziny, żeby ktoś mi taki prezent sprawił, po prostu w szoku bym była. Dzięki, Jan Kowalski. Dzięki. Dzięki. Jak będzie tak, wróbelek, myślę, że kto tam chce, to później sobie dokończę oglądanie i zobaczę parę pociągów, o której wracam. Parsentą wracam. Parsentą. Kto chce, zapraszam do Parsent. Możemy posiedzieć sobie w przedziale i porozmawiać. O, pociąg jedzie, słuchajcie, ciepło, no tak średnio, no. Tak z 15 stopni. Słuchajcie, teraz jedzie. Słuchajcie, to jest mój prywatny pociąg. By się, słuchajcie, by się zmieściło dużo osób, nie? A tam po cichaczu też coś jedzie. Zobaczcie, jak szybko i tam w tamtą stronę też pojechał. Pendolino, słuchajcie. Co się stało tutaj? Co tu się dzieje? Co to się wyzywacie tutaj? Bartek, Monika, co się stało z Moniką? O co chodzi tutaj jakieś? Macie tu problemy? To moje pendolino było. Tak wygląda moje pendolino. Tutaj to by się pomieściło dużo osób. Ten sygnał był po to, że jedzie bez zatrzymania. Tak, tak, było nawet ogłoszenie. Parsenta, tak, jadę do Łodzi dzisiaj. Wysiadam w Łodzi Fabrycznej i będę zwiedzać dworzec trzeci raz. Parsenta normalnie jedzie do Łodzi przez Warszawę. Radek Chodorowski, a wagonów 48 było? To z węglem tam i z powrotem.
O, fajnie by było, jakbym, wiesz, mogła tak sobie podjeżdżać. Tylko nie wiem, musiałabym chyba w robocze ubranie się ubrać. Tutaj jakieś są pyskówki, widzę. Dobra, tam każdy ma prawo coś tam powiedzieć. Aha. Tak, Gdynia, Chylonia. Wiecie, że Laskowice Pomorskie nie byłam, a tyle razy jeździłam. Kto jest z Laskowic Pomorskich? Przy peronie pierwszym, proszę bardzo. Proszę się nie zbliżać do krawędzi peronu. Wiem, bo to tak jak się stoi, nagrywa, to też, no wiadomo, że maszyniści się trochę boją, żeby nie wpaść na tory, tak? No to czekamy. Tutaj jeden maszynista miał mnie podrzucić i coś się nie odezwał. Ja tak myślałam, że podjadę sobie cargo. Jeszcze nie jeździłam cargo. Co tam, kolejny wypadek, ktoś pod pociąg dzisiaj? A to nie wiem, bo ja w ogóle w Warszawie nie jestem, to tak się nie interesowała. Już idę bliżej, tutaj. Ja kiedyś, jak ja miałam 10 lat, 12 tak około, to pasjonowałam się też piłką nożną. Oglądałam mecze. Sobie jak spałam, miałam takie radyjko małe przy uchu i słuchałam tak, jak te mecze były w telewizji. No i słuchałam w radiu. O, ładne lampy się pozapalały. To teraz Regio jedzie. O, proszę bardzo, N57. Godzina 16 dochodzi. Właśnie, że twoja charakterystyka by była sukienka. Nie chodzę w sukienkach, kwiaty, coś ty. Ja chodzę przeważnie albo na biało, albo na czarno, albo na niebiesko, albo na różowo, albo na pastelowe kolory bardzo lubię. Ale tylko takie, wiecie, gładkie kolory, bez kwiatów żadnych. Ja nie lubię wzorów. Wsiadaj do tego Regio, to do Elbląga miałem nim jechać. O, widzisz. No, czysty. Ładny, czysty. No, no. No naprawdę fajnie, fajnie jest. Fajnie dzisiaj jest. Polska elektryczka. Neptunowcy, ładne lampy. Jeśli jesteś świadkiem podejrzanego zachowania dziś porzucony bagaż, powiadam ochronę dworca PKP lub Straż Ochrony Kolei. Telefon 22 474 Wyczyszczony na Regio. 00. Bagaż pozostawiony bez opieki Nie zostanie będzie live z Gdyni, bo ja nie będę w Gdyni. Nie będę w Gdyni. Mirosław, jestem w domu. Jak wrócę, będę w domu. No nie da się być w Gdańsku i Warszawie w jednym czasie. Ojej.
Kiedyś właśnie relacje to słuchałam w radiu z meczu, a teraz to tak jakoś nie interesuje się. O, mamy 63 osoby, 36 lajków, to prawie tyle samo, na odwrót tak, o jakby przestawić cyfry. Tu, co tłumaczysz, bo nie rozumiem z białoruskiego? To co pisze Ewgeni? To ja to tak, ja to rozumiem. Nie ma co żałować, ale widzę, że większość osób to żałuje, te łapki. Jedzie N57, słychać ten stukot. Czy jechała metrem podmiejskim? Którym metrem podmiejskim? W którym kraju? Kiedyś ktoś powiedział mi, wytłumaczył mi, że jak się zastanawiałam, znaczy zawsze takie podróże niskobudżetowe raczej robiłam, nie jakieś tam luksusowe, tylko żeby stawiałam na ilość, a nie na jakość. To znaczy nie na jakość, bo zawsze wiedziałam nawet lepiej niż ktoś, nie wiem, do luksusowego hotelu przyjedzie i wtedy nawet nie zwiedza nic, ale na ilość, czyli jakieś tanie bilety, więcej wyjazdów, tak? I ktoś mi powiedział kiedyś, no tak, przecież tak naprawdę trzeba mieć tylko, no nie wiem, na bilet, no na hotel też oczywiście. No ale jemy też wszędzie, tak? Jemy wszędzie. Czyli jakby nie dolicza się kosztu jedzenia, no bo jemy cały czas, tak? Gdzie byśmy nie byli, to trzeba coś zjeść. I tak naprawdę tak dopiero się zaczęłam zastanawiać, jak ktoś powiedział, no tak, no ale tu też jesz, bo ten ktoś też wyjeżdża, też jest podróżnikiem i mówi, przecież i tak musimy jeść, to tak naprawdę musimy sobie tylko na bilet, na hotel, no mieć te pieniądze, a jedzenie to jest jedzenie, tak, bo ktoś mówi, a w podróży to jedzenie jest drogie, mnie nie stać na wyjazd, a nie wiem, w domu nie jemy? W domu też jemy, czasem nawet więcej wydajemy niż w podróży. Wjechałam SKM Trójmiasto. Możecie sobie wpisać na moim kanale, bo wiecie, bo ja teraz wam nie przejadę się, tak? Ale jak wpiszecie SKM Trójmiasto na moim kanale, dwa razy albo trzy przejazdy mam nagrane. Dworzec podobny, gdzie? No. Tutaj pisze mi setki. No właśnie, no dużo osób podróżuje właśnie. Dużo osób podróżuje. A, tak. No ja to rozumiem, rozumiem tutaj mniej więcej co jest napisane. Grzegorz Tadek, nie jechałam w Budapeszcie, ale byłam w Budapeszcie i jeździłam różnymi metrem, jeździłam pociągiem, jeździłam. Poprosiłam kilka postów. Aha. No dobra. To trzeba będzie powoli chyba już
wychodzić z dworca, bo ja idę na pociąg. Najbardziej lubię pociąg, który Śnieżkę lubię najbardziej. Śnieżkę lubię. Bo jeździ w moje ulubione tereny. Proszę bardzo. Jest. Pociąg. Ryba, proszę bardzo. Nie kojarzę za bardzo stacji w Krakowie. Nie znam stacji. Płaszów kojarzę oczywiście, bo mój kolega nagrywał na tej stacji filmy, także oglądałam, to kojarzę, ale ogólnie nie byłam. Ten rybak jest, rybak. A makiety kolejowe lubisz? Nie, znaczy wiesz co, lubię oglądać u kogoś, ale sama tak się nie pasjonuję, nie. Ale fajne są kanały, widziałam. Miruś, to ty chyba sypią niebawem, nie będziemy niebawem podróżować. Rybnik, Szczecin, Białystok. A rybak, Boże, rybnik, co ja mówię, rybak. Z rybnikiem, z miastem się coś pomyliło. No właśnie, Mirosław ma żonę i nie jeździ z obcymi kobietami. Dzień dobry, pani Sylwio, Sebastian, cześć. A co jeszcze oprócz makiet kolejowych? Co jeszcze... tak, czym się pasjonujecie, tak powiedzmy kolejowo? O, Sebastian pilnuje porządku na moim kanale. O, jedzie tutaj. Raków. No, i jak tata po ciebie przyjedzie? No tak, przypadkiem możemy się spotkać, tak jak ja mówiłam, że ja przypadkiem to się często spotykam z ludźmi po prostu. Pozdrawiam brata Jasia, Ali Kowalczyk. O, dzięki, dzięki. Fajnie jakby jeszcze wszyscy subskrybowali mój kanał i oglądali częściej. Primax, źle mnie oceniasz, wiesz? Nie potrzebuję do podróży nikogo, wiesz? Wystarczy, że mam fajnych współpasażerów przypadkowych, roszczeniowych i super jest. Wiem, że tutaj nawet jedna pasażerka mnie subskrybuje, przyszła do mnie, bo ja mówię, proszę pani po prostu jest taka niemiła i tak dalej, ale to pani weźmie moją wizytówkę, pani zobaczy, co ja tutaj nagrywam i w ogóle, jak pani, nawet pani mówi, dobrze, to niech mnie pani nagra, już taka jestem nieprzyjemna dla pani, niech mnie pani nagra, ja nagrałam tą panią i ta pani przyszła do mnie subskrybować mi, mówi, że bardzo jej się podoba, chyba wejdę, dobra, tutaj. I mówi, że bardzo się tej pani podoba mój kanał, więc pozdrawiam panią, co w pociągu się spotkałam. Mnie pasjonuje tylko tożsamość narodowej, mamy ją w naszym kraju. Jestem na peronie, to już jest koniec. Nie ma już nic, jak w piosence, to jest peron opuszczony. Przynajmniej ja nie widziałam od wczoraj, od piątku tutaj żadnego pociągu. Nic tu nie wjeżdża. To jest szósty.
anonim, nieważny. O. Ja się nie spotykam, od razu mówię, że się nie spotykam, że ktoś mnie będzie zapraszał gdzieś, nie wiem, do domu czy coś, nie ma takiej opcji, ja się z nikim tak nie spotykam prywatnie, tylko jak się spotykamy, to gdzieś na dworcu czy na rynku, wszyscy, dużo osób, dziś, wczoraj było kilka osób, dzisiaj w sumie ze dwie osoby spotkałam. Nie wiem, czy ja lubię, czy mnie ktoś rozpoznaje, tylko to takie miłe jest, że a czasem tak głupio jest, zaczyna się robić, że chcę sobie, nie wiem, coś porobić swojego, posłuchać czy coś na komputerze, a no kręcą się osoby, chcą zagadać, wstydzą się, obserwują. Ale nie, tak lubię porozmawiać z kimś, tak. Lubię porozmawiać. Jestem kontaktowa, więc lubię porozmawiać. Bardzo lubię i o pasjach na przykład, tak, ludzie lubią, na przykład mnie pytają o niektóre jak rzeczy, jak ktoś coś nie wie, to mogę powiedzieć to, co wiem, bo ja nie wiem wszystkiego. Dobra, będę kończyła, bo ja idę już na pociąg. Idę, słuchajcie, na pociąg, jadę już. Wyjeżdżam zaraz. Wyjeżdżam już. Miłej podróży, Jan Kowalski, jeszcze raz dzięki za wsparcie. Cieszę się, że no, trochę osób docenia mój kanał, to co robię. Na pewno będę starała się więcej robić, na przykład jak gdzieś będę, jak ktoś coś będzie chciał zobaczyć czy coś, to na pewno ja dużo tutaj osób mnie prosi, a weź pokaż to czy tamto, ja dużo naprawdę pokazuję, nawet mi dajecie takie czasem propozycje takie i ja mam tak dużo pomysłów, że nieraz się nie wyrabiam z tym wszystkim, a codziennie mam film, naprawdę tyle pomysłów, że ja mam w zapasie jeszcze przynajmniej 20 filmów, których chyba już nie wrzucę, bo nie ma kiedy, tak? A później ja nie chcę wam wrzucać jakichś starych filmów. Nie chcę wrzucać starych filmów, żeby to było jakieś stare, przestarzałe. No ale mam i myślę, że będę dla moich wspierających dodatkowe filmy po prostu umieszczała, żeby no po prostu więcej ci wspierający byli docenieni za to też, że mnie wspierają. A no dla wszystkich będą i tak bieżące filmy. Także dzięki Stan, Primax, cześć. Tak, Parsentą jadę. Trzymajcie się, Parsentę nagram i jedzie Pendolino teraz do Krakowa. Wjeżdża na peron pierwszy. Tak, ja mam Parsentę, także nagram wam relację z Parsenty, bo pierwszy raz nigdy nie widziałam tego składu. Nie jechałam, chyba on jeździ na weekendy tylko, także nigdy nie miałam okazji. Mirosław, chciałabym, żeby w końcu ta firma mnie wynagrodziła za tą reklamę od w sumie 2 lat. No dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia do jutra, w sumie do jutra. Jutro wrzucę wam Parsentę, to co dzisiaj mi się uda nagrać, więc zobaczymy jaki jest skład i tak dalej. Pa.